Pewnie każda z Was miała taką sytuację, że zapomniała o ważnym spotkaniu. No i ja ostatnio zapomniałam o bardzo ważnej premierze. W tym momencie musiałam wyglądać jak milion dolców, nie mając ani fryzjera, ani makijażystki. Musiałam zostać z tym wszystkim sama. I za momencik pokażę Wam, jak szybko i w prostych krokach zrobić się na boost. Pierwszym krokiem jest szybki prysznic, gdzie nie myję włosów, dlatego że nie mam czasu, więc najlepiej zrobić szybką, wygodną, prostą fryzurę. Postawiłam na klasycznego kucyka, gdzie włosy upijałam do góry, rozpuściłam kilka kosmyków włosów i następnie je podkręciłam na lokówce. Kolejnym etapem był makijaż, gdzie mogłam postawić na mocniejsze oko bądź na usta. Tym razem wybrałam usta, dlatego że miałam swoją ulubioną czerwoną szminkę pod ręką i voilà. Zrobienie makijażu, jak i fryzury zajęło mnie całe 20 minut i miałam więcej czasu na poszukanie idealnej sukienki na wieczór. Dla mnie wybór był oczywisty, wybrałam małą czarną, gdzie każda kobieta w swojej szafie powinna ją mieć. Tego wieczoru było chłodno, więc postawiłam na sukienkę z długim rękawem. Na ten wieczór wybrałam subtelną biżuterię, która nie rzuca się w oczy, ale widać, że ją kobieta ma. Idealnym zestawieniem są kolczyki i delikatne naszyjniki. Na samym końcu założyłam szpilki, które nie są zbyt wysokie, dlatego że mam 1,82 m i też komicznie by to wyglądało, także wygląda to wtedy naturalnie. Tym sposobem byłam gotowa w 40 minut na premierę, gdzie zdążyłam dojechać na miejsce, niespóźniona. Dajcie dziewczyny znać, czy byłyście w podobnej sytuacji i w ile minut się z tym uporałyście. Także do zobaczenia.